Witamy na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2022-2023. Sztandar Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Legionowie. Wprowadzić! Spotykamy się dzisiaj, w ten szczególny dzień, 1 września i jest to dla Was nowy rozdział. Zwracam się tutaj oczywiście do uczniów klas pierwszych. Nowy rozdział, w który wchodzicie pewnie z niepokojem, pewnie z nadziejami. Chcę, żebyście wiedzieli, że to jest szkoła o blisko 80-letniej tradycji, że to jest dobra szkoła, która ma świetną kadrę. Szkoła, która zawsze do ucznia podchodzi podmiotowo. Dzisiaj mieliśmy w naszym liceum w Legionowie imienia Marii Konopnickiej z jednej strony smutną uroczystość, ponieważ koniec wakacji, wszyscy pamiętamy te radości, które i różne radosne wydarzenia, które w czasie wakacji się działy. No, z drugiej strony jest to radosna uroczystość, ponieważ uczniowie wracają do szkoły, mogą się tutaj uczyć, zdobywać wiedzę, spotykać się nawzajem, także dużo radości z tym związanej. Dzisiaj też pożegnaliśmy z funkcji dyrektora odeszła pani Jolanta Magda. Pani dyrektor, która odchodzi, życzymy wszystkiego dobrego, dziękujemy za całe dobre, za całe serce, które zostawiła tutaj w naszym liceum. Natomiast nowemu panu dyrektorowi, panu Mariuszowi Suwińskiemu, całej kadrze pedagogicznej, powołanym przez niego zastępcom, życzymy powodzenia, wytrwałości w pracy i tego, żeby budował nasze liceum, pracował z uczniami i żeby ta nauka w liceum w Legionowie była jak najlepsza dla uczniów i nauczycieli. Jestem spokojna, bo szkołę zostawiam w dobrych rękach. Ten 5-letni czas mojej pracy był naprawdę trudny, ale myślę, że tak może powiedzieć każdy dyrektor o swojej pracy, bo praca dyrektora w jakichkolwiek czasach, by nie obejmował tego stanowiska, zawsze jest odpowiedzialnym i trudnym zadaniem. Można powiedzieć, że to był czas trudny, ale też i rzeczywiście wyjątkowy, bo takie zdarzenia, których nie mogliśmy przewidzieć, pandemia i wojna nawet za granicami naszych sąsiadów, miały duży wpływ po prostu również na funkcjonowanie i szkoły, i oświaty w naszym kraju. Czas ciągłych zmian, decyzji podejmowanych z dnia na dzień tak naprawdę, a nawet z godziny na godzinę. To było chyba najtrudniejsze. Ale to, co udało mi się, myślę, zrealizować, co miałam w zamierzeniach, kiedy obejmowałam stanowisko, to myślę, że zbudowanie zespołu. Bo chciałabym powiedzieć w tym miejscu, że zawsze mogłam liczyć na swoich pracowników, nauczycieli, również na pomoc organu prowadzącego, także przede wszystkim odchodząc z tego stanowiska, chciałabym wszystkim serdecznie podziękować. Rozpoczynamy dzisiaj nowy rok szkolny, rok pełen nadziei, rok wielu wyzwań, a mi jako absolwentowi Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej przypadł w udziale zaszczyt pełnienia funkcji dyrektora. Powierzono mi tę funkcję z dniem 1 września. Jest to dla mnie duże wyzwanie, duży zaszczyt. Szkoła jest szkołą bardzo dużą, największą w powiecie. Bardzo się cieszymy z tego, że kandydaci akurat wybrali naszą szkołę, że jest takie duże zainteresowanie. Mamy świetną kadrę i mam nadzieję, że to będzie dobry rok.